Witajcie, ziemianie, w kolejnej odsłonie małego modularza. Jak słyszycie, dziś bawimy się na ostro, ponieważ do naszego studia zawitał kolejny fenomenalny moduł. Tym razem z dalekiej Kanady, firmy Hex Inverter, a mowa o module Mutant Hot Glue. Czymże jest więc Mutant Hot Glue? Otóż to jest moduł, który pozwala spajać inne moduły, miksować sygnały z czterech źródeł, przepuszczać je przez kompresor, przester i wysyłać dalej w świat. Pierwotnie ten moduł został zaprojektowany w ten sposób, żeby być platformą dla modułów perkusyjnych z naciskiem na moduły perkusyjne firmy Hex Inverter, ale jest to bardzo wszechstronny mikser, który może wam posłużyć do miksowania dowolnych sygnałów. Jak za parę minut się przekonacie, w tym akurat zakresie jest naprawdę wyjątkowym narzędziem. Zacznijmy więc może od omówienia poszczególnych sekcji tego miksera, bo jak widzicie, jest on dosyć słusznych rozmiarów i na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany, choć takim wcale nie jest. U góry cztery potencjometry A, B, C i D, czyli cztery kanały. Regulujemy czułość wejścia na tych kanałach. Ona jest dosyć spora, ma dosyć spory zakres i dzięki niej można też przesterowywać bardzo ładnie sygnał, który tutaj wchodzi, gdybyście nie mieli jeszcze dość przesteru, o czym później. Poniżej kolejne cztery potencjometry służą do wysyłania na zewnętrzny efekt poszczególnych kanałów A, B, C i D. Poniżej, jak widać na diagramie bardzo zgrabnym, mamy gniazdo, z którego wysyłamy sumę tych sygnałów na zewnętrzny efekt i kolejne gniazdo return, czyli powrót z efektu i odpowiedni potencjometr służący do regulacji głośności tego powrotu, mówiąc kolokwialnie. Tu poniżej mamy jeszcze bardzo przydatny pstryczek. Służy on do łatwego uzyskania efektu sidechain, tak zwanego pompowania na sumie. Powoduje on, że źródło dźwięku, które umieściliśmy na kanale pierwszym, jest wysyłane albo na wspólny miks, albo już po kompresorze, czyli nie wpływa na działanie kompresora. Pozwala go omijać bezpośrednio. W pozycji górnej omijamy kompresor, w pozycji dolnej to źródło jest kierowane do miksu. Ale to później jeszcze zaprezentuję wam w praktyce, jak to działa. Jest to bardzo przydatna funkcja. Poniżej mamy cztery gniazda wejściowe A, B, C i D. Później mamy sekcję przesteru, czyli wejście przesteru, regulacja ilości przesteru przez sygnał modulacyjny, wyjście przesteru. Poniżej mamy osobne wyjście dla kanału A. Tutaj jeszcze mamy, jeśli chodzi o wejście A i o wejście B, może ono być podwójne, czyli mogą być do niego podłączone dwa sygnały. To jest przydatne na przykład w przypadku modułów, które mają dwa wyjścia, na przykład Mutant Hi-Hat, co bardzo ułatwia pracę. W przypadku wyjść C i D są one zgrupowane i to jest taki bonus. Można wyjścia C i D wysłać dowolnie, w dowolne inne miejsce systemu. Natomiast w momencie, kiedy tutaj włożymy jacka, nie następuje żadna normalizacja, przerwanie sygnału. On dalej jest wysyłany na mix, ale dodatkowo można go wysłać gdzieś dalej bez konieczności multiplikowania. Tutaj mamy wyjście z miksera, czyli jeżeli chcielibyśmy ominąć kompresor, to wystarczy, że podłączymy się do tego gniazda i tutaj wychodzimy sumą bez kompresora. To gniazdo, jak widzicie też na diagramie i dzięki tej zgrabnej strzałeczce, jest normalizowane do wejścia kompresora. Tu mamy wejście kompresora niezależne. Mamy też wejście sidechain i wyjście po kompresorze, czyli to jest jakby kompletne wyjście z modułu. Co ciekawe, jak pewnie zauważyliście, zarówno sekcja kompresora, jak i sekcja przesteru jest niezależna.
co oznacza, że możemy tu podłączać również sygnały zewnętrzne spoza tego modułu, co jest naprawdę przydatne i zdecydowanie zwiększa zakres wykorzystania tego urządzenia. Ale przyjrzyjmy się może temu modułowi na przykładzie konkretnego patcha. Mam tu podłączone trzy źródła dźwięku odpalane przez Triggermana tradycyjnie. Może zaprezentuję. Proszę bardzo. Pierwszy kanał. Werbel z Newton Snare. Drugi kanał. Hi-hat z modułu Grandpa. I tomowate brzmienie z modułu Expert Sleepers. Tak brzmi SOTE. Żadna wysyłka, żadna kompresja, no może delikatna w tej chwili. Tak brzmi zupełnie SOTE. Teraz chcielibyśmy skompresować trochę ten sygnał. Kompresor jest bardzo prosty i bardzo efektywny. Tak naprawdę do dyspozycji mamy bardzo okrojone parametry. Gain, dosyć spory. Blend, czyli jak bardzo chcemy sygnał suchy zmiksować z sygnałem mokrym, czyli sygnałem efektowanym. Mamy też próg, czyli threshold, który decyduje o tym, kiedy kompresja zacznie działać. Jak słyszycie, już działa i pyka bardzo ładnie, na przykład ten werbel tam. I mamy też sekcję ratio, czyli jak bardzo chcemy skompresować ten sygnał. O, tu skompresujemy, o, troszkę skompensujemy jeszcze. Poniżej mamy sekcję przesteru, czyli jak bardzo chcemy przesterować sygnał oraz jak bardzo go chcemy zmiksować z sygnałem suchym. W tej chwili on nie działa. Nie działa z prostej przyczyny. Otóż musimy wrócić do sekcji send. Sekcja send, w momencie kiedy nic nie jest do niej podłączone, wysyłki wysyłają sygnał z konkretnych kanałów na sekcję przesteru właśnie. Również do tego potrzebny jest potencjometr return, czyli jak w tej chwili widzicie, wszystkie potencjometry są skręcone na zero. Gdybyśmy na przykład w tej chwili chcieli uzyskać jakiś przester na brzmieniu toma, musimy odkręcić tego senda, wysyłkę, oraz musimy odkręcić powrót. Jak teraz słyszycie, pojawił się w końcu przester, bardzo konkretny zresztą. A tak brzmi w całej krasie, jak podkręcimy trochę wejście. O, tak brzmi bez, tak brzmi z przesterem. Dość konkretny przester. To jest klasyczny przester wzorowany na gitarowych kostkach Bossa. Taki przester, którego używano w latach 80. i 90. do tworzenia muzyki acid house, czyli klasyczny przester o tranzystorowym posmaku, czyli tak lubimy najbardziej. No dobrze, teraz załóżmy chcielibyśmy na przykład dodać troszkę więcej przesteru do innych ścieżek. Jak słychać, bardzo łatwo jest uzyskać ciekawe brzmienie, lekko przesterowane na dowolnym kanale. No dobrze, ale jak dowodzą amerykańscy naukowcy, umysł każdego syntecisty narażony jest na straszliwą bakterię zwaną bakterią nudy i znużenia. W związku z tym przester przestaje nam wystarczać bardzo szybko i zastanawiamy się, jak tu uzbroić coś więcej na naszym systemie. Z pomocą przychodzi nam sekcja send, o której wspominałem wcześniej. Wpinamy tu jakiś inny efekt, dowolny efekt. Cokolwiek, co podpowie nam nasza chora wyobraźnia. W moim przypadku jest to absolutnie banalny pogłos. Pięknie brzmiący, acz niezbyt wyszukany, ale nadający się idealnie do tej prezentacji. Długi pogłos z modułu Black Hole DSP firmy Erica Synths, o którym mówiłem jakiś czas temu. Odpalę teraz ten pattern. I zauważcie, że kręcam w tej chwili na kanale Toma pogłos. Bardzo ładny, długi pogłos.
I teraz chciałbym, żeby ten pogłos chował się, był ściszany, podobnie zresztą jak reszta sygnałów, pod naporem sygnału z kanału pierwszego, czyli o, tego werbla. Za każdym razem, kiedy ten werbel uderzy, reszta będzie się chowała i będziemy słyszeli efekt tak zwanego pompowania. Żeby to uzyskać, muszę wpiąć wyjście A, czyli właśnie wyjście z tego werbla, wpinam do, jak zaraz się przekonacie, do wyjścia sidechain. Czyli tu mamy sekcję kompresora, o której mówiłem wcześniej. Wpinamy się wejście sidechain i obniżamy próg działania kompresora. O! Teraz słuchajcie to bardzo wyraźnie. Za każdym razem, kiedy uderza werbel, reszta sygnałów się chowa. I oczywiście siła działania tego efektu zależy od parametru m.in. ratio oraz od progu, jak słychać. Im większy próg, im większa ratio, tym bardziej agresywny efekt pompowania. Także jak widzicie, mimo dość zaawansowanego interfejsu, wielu wejść, wyjść oraz tak naprawdę trzech niezależnych sekcji miksera, przesteru i kompresji, praca z modułem Hot Glue jest bardzo przyjemna i bardzo prosta. Kompresor jest bardzo muzykalny, prosty w obsłudze, ekstremalnie można go używać do zewnętrznych sygnałów, podobnie jak przester, świetnie brzmiący i prosty. Jak dla mnie to jest świetna propozycja, tym bardziej, że mimo tak wielu funkcji ten mikser nie zajmuje wcale dużo miejsca. Jest też solidnie wykonany, wszystkie infografiki na panelu bardzo przejrzyste. Mogę tylko rekomendować, zachęcam Was do zapoznania się z tym modułem, bo naprawdę warto. Bawcie się dobrze, do następnego odcinka.